W połowie marca suwalski magistrat szumnie ogłosił, że w ciągu kilku tygodni rozpocznie się budowa parku sensorycznego, które ma być naturalnym przedłużeniem bulwarów. Inwestycja oparta jest o środki europejskie, a wysokość dofinansowania według projektu ma wynieść aż 80%. Wszystko było na dobrej drodze do chwili otwarcia ofert, jakie wpłynęły do miasta w odpowiedzi na ogłoszony przetarg. Na budowę nowego miejsca rekreacji magistrat przewidział 1 700 000 złotych. Jakież musiało nastąpić rozczarowanie, gdy najtańsza z ofert okazała się o ponad 1 czwartą tej kwoty droższa. Z dziewięciu propozycji, jakie wpłynęły do gmachu na Mickiewicza, najdroższa opiewa na niemal 3 800 000. Jak łatwo policzyć, to znacznie więcej niż dwukrotność zaplanowanego wydatku. Według planu na powierzchni przekraczającej 11 tysięcy m2 miało rosnąć około 60 gatunków drzew, krzewów i bylin. W pięciu strefach nasze zmysły miały oswajać się z naturalną paletą barw, zapachów, smaków, dźwięków, ale też miała powstać edukacyjna rabata wodna z kamiennym przejściem. Park pozwoli na obcowanie z naturą w namacalny wręcz sposób ogłaszał w marcu prezydent Renkiewicz. Tymczasem wygląda na to, że to plan zderzył się z rzeczywistością w sposób namacalny i co gorsza, bolesny. Decyzja w sprawie wyboru oferty jeszcze nie zapadła. Jak czytamy w portalu zamówień publicznych, trwa badanie ofert. Tyle, że trwa od 18 kwietnia.